Październik, sezon ogrodniczy dobiega końca, z zagonów i grządek znikają ostatnie warzywa, a ostatnie ciepłe dni, czyli tradycyjne babie lato, warto wykorzystać na ogrodnicze prace, aby czasami chłody nas nie zaskoczyły. A po zbiorach przyjdzie już niestety czas na przygotowanie ogrodu do zimy. Na początek ogrodniczy kalendarz księżycowy, gdzie są zaznaczone kwadry korzenia liścia i owocu, czyli szczególnie korzystne dni do siewu, sadzenia, w październiku przede wszystkim zbioru roślin korzeniowych, liściowych i owocujących. Kwadra uprawy zaś sprzyjać będzie pracom pielęgnacyjnym w ogrodzie, czyli m.in. sprzątaniu ogrodu przed zimą, nawożeniu grządek, zagonów i rabat, czy wreszcie przekopywaniu gleby. W sadzie sadzimy drzewa i krzewy owocowe, bo to najlepszy czas, aby to zrobić. Obserwujemy uważnie pogodę, bo gdy sadzimy późno i zapowiadane są już chłody, to po posadzeniu podlewamy młode drzewko wiadrem wody, czekamy aż woda wsiąknie i od razu usypujemy kopczyk wokół pnia, aby gleba wokół korzeni wolniej przemarzała. Po posadzeniu drzewek nie przycinamy, tylko czekamy z tym do wiosny. Październik to też najlepszy czas na przesadzanie roślin sadowniczych, które z różnych powodów w danym miejscu słabo rosną czy owocują. Po przesadzeniu drzewa oczywiście obficie podlewamy. Zbieramy orzechy i ostatnie owoce, śliwki na powidła, winogrona na wino, a jabłka i gruszki do przechowywania. Aby owoce dobrze się przechowywały, należy je starannie zebrać, tak aby ich nie pokaleczyć, nie poobijać. No i przede wszystkim powinny być zdrowe, dlatego przez kilka pierwszych dni po zebraniu warto sprawdzać stan owoców umieszczonych w przechowalniach i te okazy, które wykazują najmniejsze objawy psucia, od razu usuwać. W październiku można w prosty sposób rozmnażać porzeczki. W tym celu jednoroczne pędy tniemy na 20-25 cm odcinki i od razu umieszczamy w glebie tak głęboko, aby wystawały tylko 2-3 pąki. Wystającą część można obsypać ziemią, tworząc kopczyk. Z czasem ziemia osiądzie i odsłoni pąki, z których wyrosną nowe pędy. Aby czasami nie posadzić takich pędów sadzonek do góry nogami, można zastosować prosty zabieg. Mianowicie dół pędu przycinamy pod pąkiem prostopadle, natomiast górę przycinamy również nad pąkiem, ale ukośnie. Po zakończeniu zbioru przychodzi czas na zabiegi pielęgnacyjne w sadzie. Zerwanie wiszących na drzewach mumii owoców, usunięcie podpór, które już są teraz zbędne, wyzbieranie opadłych owoców, sprawdzenie opasek z papieru falistego na jabłoniach, czy wygrabienie liści. Jeśli chodzi o opaski, to jeśli jesień jest ciepła, powinny pozostać na pniach nawet do grudnia. Oczywiście należy je regularnie przez ten czas kontrolować. Jeśli opadłe liście, szczególnie jabłoni, są porażone przez choroby, to lepiej je zniszczyć bądź też opryskać 5% roztworem mocznika, co zlikwiduje większość zarodników parcha jabłoni. Natomiast zdrowe liście z drzew i krzewów owocowych świetnie nadają się na kompost, bo dość szybko się rozkładają. Takie wygrabione z sadu liście można wrzucić na gotową już pryzmę kompostową, założyć osobną pryzmę, w której będą umieszczone same liście, lub umieścić liście w workach w celu zrobienia tak zwanej ziemi liściowej. Taki liściowy kompost świetnie nadaje się na przykład do ściółkowania, choć trzeba zaznaczyć, że jest dość ubogi w składniki pokarmowe. Może być to zaletą, jeśli takim kompostem wzbogacimy ziemię do produkcji rozsady, ryzyko przenawożenia młodych, delikatnych roślin będzie wtedy minimalne. W warzywniku przychodzi pora na zebranie wszystkich warzyw ciepłolubnych. Jeśli do tej pory jeszcze nie pojawiły się przymrozki zagrażające tym uprawom, a pewnie tak było, bo wrzesień był przecież bardzo ciepły, to w październiku raczej na pewno takie przymrozki już się pojawią. Paprykę można jeść czy robić z niej przetwory, nawet kiedy owoce są jeszcze nie w pełni dojrzałe. Zapalone pomidory spokojnie dojrzeją w pomieszczeniu. Warunkiem jest to, aby owoce były zdrowe, bez żadnych plam i uszkodzeń. Zebraną dynię warto pozostawić przez kilka dni na słońcu, na przykład podczas babiego lata, aby dobrze się wybarwiła, a jej skórka stwardniała, dzięki czemu będzie się lepiej i dłużej przechowywać. Osobny punkt warto poświęcić fasoli. Zbieramy ostatnie strąki fasolki szparagowej, ale w październiku przede wszystkim zbieramy suche strąki na ziarno. Po zebraniu łęty fasoli wycinamy tuż nad ziemią, korzenie zaś zostawiamy w glebie. Rozkładające się korzenie dostarczą próchnicy, a przede wszystkim azotu. Warto sobie zapamiętać, w którym miejscu mieliśmy wysianą fasolę, bo to będzie znakomite stanowisko, aby wysiać tam w przyszłym roku warzywa lubiące i potrzebujące azotu, czyli na przykład warzywa liściowe. Wykopujemy warzywa korzeniowe, marchew, pietruszkę, seler. Tutaj warto korzystać z wideł o szerokich zębach. Korzenie będą wtedy mniej narażone na uszkodzenie. Lepiej również liście i nać ukręcać, aniżeli obcinać.
Po wykopaniu należy warzywa posortować, odrzucić porażone przez choroby, szkodniki czy wykazujące ślady gnicia. Warzywa uszkodzone przeznaczyć do bezpośredniego spożycia. Tylko korzenie zdrowe i nieuszkodzone będą się dobrze przechowywały, czy to w piwnicach, przechowalniach czy w kopcach. Z warzyw korzeniowych można pozostawić w gruncie pory, oczywiście odmian zimowych. Warto je wtedy wysoko obsypać ziemią. Jeszcze lepszym pomysłem jest wykopanie porów i zadołowanie ich w inspekcie, tunelu lub szklarni. Będzie z nich można korzystać nawet wtedy, gdy ziemia na zewnątrz zamarznie i wykopanie porów pozostawionych w gruncie mogłoby być problematyczne. Po zbiorach warto warzywne zagony od razu uporządkować. Resztki roślinne, o ile są zdrowe i wolne od szkodników, można dodać na kompost. W przeciwnym wypadku lepiej je zniszczyć lub zakopać głęboko. Choć też nie zawsze wszystkie części roślin się na kompost nadają. O tym, że korzenie fasoli warto zostawić w glebie, już wspominałem, ale należy też zwrócić uwagę na kapustę. O ile jej liście po zebraniu główek można na kompost wyrzucić, czy też nawet od razu przekopać, oczywiście jeśli są zdrowe i pozbawione szkodników, to już korzenie lepiej zniszczyć, a to ze względu na ryzyko kiły kapusty. Zarodniki tej groźnej choroby mogą znajdować się właśnie w korzeniach. A co do pryzmy kompostowej, to w październiku warto ją jeszcze raz przed zimą przerobić. Puste zagony i grządki nawozimy obornikiem i kompostem. Przekopujemy niezimotrwałe poplony, jak na przykład gorczyce, wysiane w sierpniu i we wrześniu. Październik to również dobry czas na oczyszczenie gleby z chwastów, szczególnie tych trwałych, jak na przykład pesz. Jeśli zrobimy to jesienią, będziemy mieć mniejszy problem z chwastami na wiosnę. Do usuwania peżu najlepiej użyć spulchniacza jednozębowego lub wideł. Użycie gracy lub motyki spowoduje pocięcie kłączy na mniejsze kawałki, co utrudni wydobycie peżu na powierzchnię, no i przyczyni się tylko do rozmnożenia tego uporczywego chwastu. Nie zaleca się również wyrzucania peżu na kompost. Lepiej go wydobyć, pozwolić, aby wysechł na słońcu, a potem zniszczyć. A jeśli już mamy przygotowane, nawiezione i oczyszczone stanowiska, to można przystąpić do sadzenia cebuli, czosnku oraz do ozimego siewu warzyw, np. marchwi. Zimową cebulę sadzi się głębiej niż na wiosnę. Głębokość sadzenia zaś czosnku zależy od rodzaju gleby, płycej sadzi się go na glebach ciężkich, głębiej na lekkich. W przypadku cebuli i czosnku trzeba wybrać stanowisko, w którym nie będzie się zbierała woda w czasie zimowych odwilży, bo rośliny mogą zacząć w ziemi bardzo szybko gnić. Najtrudniej chyba przedstawia się dobór terminu siewu jesiennego, na przykład marchwi, bo powinien być dobrany tak, aby nasiona w glebie spęczniały, ale nie zdążyły wykiełkować. Pora na ogród ozdobny. Październik to bardzo dobry czas na sadzenie róż. Bardzo dobrze rosną na stanowisku, gdzie wcześniej został przekopany przefermentowany obornik lub kompost. Róże wymagają miejsca słonecznego, choć te odmiany pnące dobrze jest jednak sadzić przy zachodniej lub wschodniej ścianie budynku. Przy jesiennym sadzeniu róż nie trzeba przecinać. Cięcie lepiej zostawić na wiosnę, wtedy będzie dobrze widać, ile pędu przemarzło i jak trzeba go skrócić. Kontynuujemy sadzenie kwiatów cebulowych, m.in. tulipanów, ale październik to też dobry moment na posadzenie i przesadzanie lilii. Lilię najlepiej przesadzać co 2-3 lata. Przy wykopywaniu i sadzeniu lilii należy zwrócić uwagę, aby nie uszkodzić ich korzeni. Nasadzenie należy wybrać dzień pogodny i bez deszczu. Przy wilgotnej pogodzie krople wody mogłyby się dostawać pomiędzy łuski cebul, co mogłoby skutkować późniejszym ich gniciem. Można również przed zimą wysiewać nasiona kwiatów jednorocznych, np. kosmosów, nagietków czy smagliczki. Uzyskane z jesiennego siewu rośliny są często bardziej okazałe, lepiej rosną i są bardziej wytrzymałe oraz odporne na choroby, szkodniki czy warunki pogodowe. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze to, że nie wszystkie wysiane nasiona na wiosnę wykiełkują, więc zaleca się siać kwiaty dość gęsto. I podobnie jak w przypadku sadzenia kwiatów cebulowych, cebul i czosnku, także tutaj należy wybierać stanowisko, gdzie nie będzie zbierała się woda w czasie zimowych odwilży. A po jeszcze więcej porad, co robić i na co zwrócić uwagę w październikowym ogrodzie i po taki widoczny w tej chwili kalendarz, który nawet sobie będzie można wydrukować, zapraszam na mój blog. Link do strony jak zawsze w opisie pod filmem.